Witam Was. Mamy 29 sierpień. I myślę, że możemy już zaczynać. WIG20, wykres, skala dzienna i rzut z bieżącej sytuacji, tak? W zasadzie, jeśli byśmy się uparli, to mógłbym dzisiaj bardzo tendencyjnie wyrazić się na temat tego, co może wydarzyć się na rynku, tak? Aczkolwiek chciałbym, żebyście mieli jakby pełen obraz tego, co może się wydarzyć i tego, co w danym momencie się wydarzyło, tak? Nie należy zapominać o tej formacji zaznaczonej kolorem pomarańczowym, tak? Zwróćcie uwagę, dalej można powiedzieć, że pracujemy w jej cieniu. Jest to formacja, gdyby ten ostatni parametr miał 0,618, byłaby to formacja Gartleyowska, o której już w zasadzie była omówiona podczas poniedziałkowego spotkania. I teraz to, co nam się wyrysowało na rynku, tak, to jest pełna sekwencja, już zaznaczona kolorem niebieskim. Również byłby z tego tak naprawdę bardzo ładny bad pattern, gdyby tutaj ten współczynnik miał 0,5. Aczkolwiek z mojego doświadczenia nie czepiam się szczegółów, tak? W zasadzie, jeśli taka struktura ma jakby, albo wyraża się w tak harmoniczny sposób, to w ogóle to można powiedzieć, że ma dla mnie ona naprawdę duże znaczenie. I teraz takie kluczowe pytanie się nasuwa, tak? Czy będziemy spadać w związku z formacją zaznaczoną kolorem pomarańczowym? Czy jeśli spadaliśmy, to czy to było właśnie poprzez tą strukturę, nazwijmy to kolorem niebieskim ABCD, tak, gdzie tutaj mamy nasze A, B, C, D, tak? Czy to już jest ten spadek, który mógł wynikać z tej pomarańczowej formacji? Czy możemy mieć do czynienia z jakąś tam formą oszukania rynku albo zakręcenia rynkiem i dalej będziemy mieli kontynuację ruchu, tak? Powiem Wam tak z własnego doświadczenia, ponieważ wielokrotnie pracując na wszelkiego rodzaju formacjach harmonicznych i ogólnie na geometrii rynku, w zasadzie dostrzegłem już fakt tego, że prócz oczywiście tych takich mocnych parametrów harmonicznych, dalej musimy również, znaczy w tym wszystkim, żeby znaleźć logikę, dalej należy jakby brać pod uwagę również wolumen, tak? Przepraszam, nie wolumen, tylko panujący trend, a więc w tym wypadku ja raczej gram z trendem, tak? Czyli nie robię czegoś takiego, że nie, ta formacja pomarańczowa bardziej zadziała, nie zadziała bardziej formacja zaznaczona kolorem niebieskim. Oczywiście bez żadnych, można powiedzieć, oczekiwań, ale raczej postawiłem na jednak grę z trendem, tak? Tak czy inaczej, raczej będę się zapatrywał w stronę wzrostów, niż mielibyśmy spadać. Mimo że oczywiście jesteśmy w towarzystwie tych dwóch i może nie tych dwóch, może tej jednej bardzo znaczącej formacji technicznej, tak? No i kolejny już rzut, w zasadzie wykres, który zamieściliśmy na stronie naszej sakiewki już po wtorkowej sesji. Zwróćcie uwagę, że tutaj zaznaczyliśmy w zasadzie już na kontraktach terminowych, tak? Na kontraktach terminowych też formację harmoniczną, która w pierwszej kolejności miała powyższe tutaj zaznaczone również kolorem niebieskim parametry. Aczkolwiek po sesji wczorajszej, czyli z środy, rynek zszedł delikatnie niżej, tak? Dotarł on aż do poziomu, a może nie tyle aż, co do poziomu 2319 punktów, tak? W pierwszej kolejności odbił się od poziomu 2325, który zaakcentowaliśmy tutaj w tym miejscu. Za drugim razem poziom ten został delikatnie naruszony, co prawda bonsem. Nasze minimum wczorajsze jest na poziomie 2319 punktów. I pytanie, czy powinniśmy być zaskoczeni? Otóż chciałbym Wam przypomnieć slajd z poniedziałkowego naszego webinaru, gdzie mówiliśmy Wam o tym, że niewykluczone jest,
że tutaj jeszcze możemy parę, nazwijmy, punkcików wzrosnąć, a potem będziemy mieli zwrot na rynku. Tak, wtedy też Wam mówiłem o tym, że na razie ten stop stawiam na moment zajęcia pozycji, tak, bo byłem na rynku wzrostowym na poziomie 2379, wszedłem w pozycję długą. I tutaj, jeśli rynek już doszedł do 2420 punktów, a potem zaczął się cofać, by tutaj się jakby określać na poziomie 2400 punktów, to ja w takich sytuacjach nie mam wątpliwości, co robić z swoją pozycją. Po prostu zamknąłem ją z palca, ponieważ jeśli rynek wyskoczył o 20 punktów do góry, a potem w tej samej sesji zaczął spadać, to jest to duże prawdopodobieństwo na realizację scenariusza, który określaliśmy w poniedziałek podczas porannego webinaru. I wtedy też Wam powiedziałem, zmierzmy sobie po prostu równość fal. To był klucz do tej jakby interpretacji i do odnalezienia się w bieżącej sytuacji. Bardzo proste schematy, które pozwalają właśnie w taki sposób podchodzić do rynku, tak? Że nie tyle przewidywać, co spodziewać się możliwych sytuacji. Tak? W tym wypadku zwróćcie uwagę, już jesteśmy na bieżąco, to jest już wykres aktualny kontraktów terminowych. Bynajmniej nie chcę tutaj ogłaszać, że że mamy na ten moment zakończenie korekty. Tak? Poza tą formacją harmoniczną, którą zaznaczyłem tutaj kolorem niebieskim i ostatecznie dotykając poziomu 2319, zrobił się z tego bardzo ładny konstrukt harmoniczny. Dodatkowymi parametrami, które jeszcze mocniej wspierają ten poziom 2319 punktów, to zwróćcie uwagę, duży Fibonacci 0,618 i mały Fibonacci 0,382. Tutaj w tym przedziale te średnie są bardzo blisko siebie. Dodając do tego pełną sekwencję harmoniczną, która zaistniała na rynku, może to powodować naprawdę fajną sytuację prowzrostową. Oczywiście pamiętajcie, że dzisiejsze spotkanie i to, co się tutaj dowiadujecie od nas, to w żadnym wypadku nie jest porada w myśl ustawy. Tak? Ja i Mariusz dzielimy się tutaj swoimi spostrzeżeniami i oczywiście tak czy inaczej wy musicie te wszystkie informacje przez własne tutaj techniki, to wszystko przebadać, sprawdzić i ewentualnie samemu podejmować decyzję. Ja osobiście jestem teraz znowu na rynku ponownie. Zająłem pozycję na poziomie 2326 punktów, tak, podczas wytworzenia się drugiego dna i powrotu. Tak. Nie twierdzę, że to jest świetny ruch i że naprawdę z tego coś wyrośnie wielkiego. Wolę się o tym przekonać. Aczkolwiek w moim schemacie albo mojej strategii inwestycyjnej ten ruch, mimo że w wykresie w skali dziennej jeszcze nie mamy żadnej formacji zwrotnej, w wykresie w skali godzinowej też moglibyśmy mówić o zbiorczuwia, tak, jakichś tam formacjach wymyślać, że i starać się to wszystko jakby uzasadnić, ale tutaj tak naprawdę to jest po prostu zagranie na schemat harmoniczny, na schemat zgrania się kilku poziomów i być może utrzymania się takiego stanu rzeczy i zarobienie na tym kilku punktów. Na ten moment owszem, jest kilka tych punktów, 14 zarobionych, ale tak jak mówię, gramy o więcej, tak? A więc tutaj w mojej ocenie raczej zakładam formację, znaczy prowzrostowy schemat na najbliższe kilka dni, tak? Oczywiście nie zapominam o poziomie 2316 punktów. Ja ten stop mam postawiony delikatnie niżej, ponieważ, znaczy na poziomie 2309 punktów, po wyliczeniu po prostu wszystkie parametry mi się zgrały, a więc tam się będę bronił. Jeśli wybiję ten poziom, dalej czekam na to, co nam będzie rynek rysował. Pod ten schemat wybicia w raźby, co też jestem przygotowany, tak, dalej też mam jakieś tam przewidywania w stosunku co do rynku, co potem dalej, co dalej może się wydarzyć, ale wydaje mi się, że w tym momencie jest to troszeczkę za odległy scenariusz, żeby już go poruszać. Tak, na najbliższe dwa dni patrzę w stronę wzrostu. Jeśli rynek by miał zacząć spadać na poziomie 2309 punktów, mam swój stop, no i czekam, tak? Po prostu moja praca w tym momencie się zakończyła, tak? Wyliczyłem pozycję, wyliczyłem limity stop.
Teraz zostawiam wszystko w rękach rynku. Jeśli będziecie mieli pytanie do mojej prezentacji, to po prezentacji Mariusza na nie wszystkie odpowiem, a na ten moment oddaję głos Mariuszowi. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki Paweł. Cześć, cześć, witam wszystkich. No i Paweł fajnie tutaj powiedział, akurat fajnie się złożył, przedstawił swój scenariusz, który jest jak najbardziej realny. Ja przedstawię swój. W części podobny, aczkolwiek nie tak sam. Mamy dość ciekawą sytuację na rynku i w mojej indywidualnej opinii jeszcze jest, nie jest to koniec spadku. Mi osobiście jeszcze trochę brakuje. Co ciekawe, przedstawiane tutaj scenariusze dają alternatywne możliwości do zagrania, bowiem ja osobiście jestem na pozycji krótkiej. Zostałem wyrzucony na sesji poniedziałkowej z długiej pozycji i po przejściu 78 punktów zająłem pozycję krótką i do tej pory na niej jestem. Jak wiemy, Paweł jest na pozycji długiej. Ja również mam bezpiecznego stopa około 15 punktów na plusie gwarantowane, więc jest całkiem przyzwoicie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Patrząc jednak dalej na to, co nam rynek wyrysowuje. Mamy rzut oka na interwał tygodniowy, zielona kreska, linia trendu wzrostowego z 2009 roku i to, co było na początku w marcu tego roku, próba wyjścia poniżej jej zakończyła się niepowodzeniem i po zejściu w okolice 2150 punktów to idziemy w dalszym ciągu w górę. Ponowne zejście i zanegowanie białego korpusa na tygodniu, który jest mniej więcej w tym miejscu, to będzie problematyczne i popsuje techniczny obraz rynku. Rafał, jeśli mam ustawionego gwarantowanego stopa, to tak, ale w górę luki stuprocentowe bardzo rzadko bywają, więc nie ma większego z tym problemu. I tutaj na tygodniach należałoby zwrócić uwagę, w jaki sposób będzie się w najbliższym czasie zachowywała. Zamknięcie tygodnia poniżej 2350 punktów nie będzie już zbyt pozytywnym sygnałem. No jeszcze mamy dwa dni na ten moment. Kontrakty nam się otworzyły na poziomie 2348 i to jest analogicznie do WIG-u w okolice 2370 punktów. Zobaczymy, co nam rynek przyniesie. Tutaj rzut oka na interwał dzienny. Widzimy czerwona linia trendu spadkowego od 2 stycznia bieżącego roku zadziałała jako solidny opór. Wyrysowana formacja, o której wspominaliśmy, rozpadkowa na szczycie, bardziej widoczna na kontraktach terminowych, gdzie została wyrysowana spadająca gwiazda. No i ruszyło do dołu. Jeśli mamy do czynienia z ORGR formacją, jeszcze tych paru punktów brakuje, aczkolwiek to nie apteka i można spodziewać się tutaj zakładanej obrony w okolicy 2350 punktów. Aczkolwiek moim zdaniem jest realna szansa na wejście na WIG-u 20 w okolice 2335 punktów, a nawet 2315, 2320. I tutaj bym był w pełni usatysfakcjonowany, gdybyśmy się tutaj znaleźli w tym przebiegu 320 punktów plus minus 5 punktów na WIG-u 20. Widzimy, że
wskaźniki pokazują sygnał sprzedaży, jeszcze do wyprzedania mają trochę. Zatem zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie w najbliższym czasie. I rzut oka na interwał godzinowy, to co Paweł mówił, równość korekt mieliśmy w tym momencie, również jesteśmy w kanale tym spadkowym, bo jak widzimy, z zielonego kanału spadkowego wyszliśmy. No i na interwale godzinnym mamy drugi sygnał, można powiedzieć podwójne dno na RSI, sygnał kupna MACD. Podobna sytuacja jak na RSI, sygnał kupna. Zatem zobaczymy, czy będzie coś więcej z tej korekty, czy tylko dojdzie tam do tych okolic 62 punktów według mnie, gdzie no by było no, duże prawdopodobieństwo, że rynek będzie mocniej odbijał. No i coś widzimy, dzieje się na rynku w tym momencie. 2358 mamy już na, więc zbliża się do newralgicznego poziomu 360, więc robi się ciekawie. Patrząc na jeszcze równość korek, którą wspominaliśmy, mamy 90-punktowy spadek od szczytu. I 1 do 1 przy założeniu, że mieliśmy do czynienia z takim spadkiem, z taką równością korekt. Jak najbardziej jest to poziom uprawniający do zaryzykowania, nawet i zajęcia długiej pozycji. Zobaczymy, no, jak w dalszej części sesji rynek sobie poradzi z tymi poziomami cenowymi i ewentualny spadek w okolice 2330 punktów czy 2315. Wtedy odliczamy kolejne 90 punktów, przykładowo razy 1, 382, wychodzi nam okolice 300 kilkunastu punktów na WIG-u 20. I należałoby uważać, bo pogłębienie tego spadku widzimy, byłoby wybiciem z kanału spadowego dodatkowo i otwierałoby drogę na te kilkanaście, nawet kilkadziesiąt punktów do dołu na WIG-u 20. Sytuacja na kontraktach. Tutaj mamy trochę inną, bowiem mieliśmy 80-punktowy spadek w pierwszym ruchu. Następny ruch był większy, bo tutaj mieliśmy od poziomu 418 do wczorajszego poziomu dokładnie 99 punktów i widzimy, tutaj mamy interwał tygodniowy i SMS setkę. Nieprzypadkowo ta obrona nastąpiła w okolicach tego poziomu. Tutaj tą dolną linię kanału można by było trochę inaczej pociągnąć. No i wtedy również jesteśmy ponad w tym momencie, na obecną chwilę mi chodzi, powyżej tego poziomu 2353 punktów. No i robi się mocno ciekawie. Na rynku zobaczymy, mówię, jak będzie w dalszej części sesji. Patrząc na daty zwrotu, to końcówka tygodnia no, obfituje w dość mocną datę zwrotu, początek przyszłego tygodnia. Zatem zobaczymy, gdzie data wypadła albo wypadnie, bo również istnieje prawdopodobieństwo, że w dniu wczorajszym mieliśmy dołek rynku. Jak najbardziej to też będzie ok.
Zatem zajmowanie krótkich pozycji na ten moment tylko i wyłącznie z krótkim stopem, bo no może pozamiatać. Jeśli rynek wyjdzie, WIG20 wyruszy ponad 2400 punktów ponownie, no to raczej z tymi pozycjami no należałoby bardzo, bardzo mocno uważać. Ja ze swojej strony bym miał na tyle. Jeśli macie pytania, to piszcie śmiało. Zapraszamy do dyskusji na czacie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.